Urząd Regulacji Energetyki w najbliższych dniach ma ogłosić, jak wysokie podwyżki czekają Polaków w 2022 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wzrosną zarówno ceny prądu, jak i gazu. Skala wzrostu może być spora, bo sięgnąć 20% w przypadku elektryczności i nawet 40% w przypadku błękitnego paliwa, wynika z nieoficjalnych ustaleń mediów. Reklama. Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl. Zobacz wideo, czy to będą najdroższe święta od lat. Pytamy ekspertki. Minister rolnictwa, droższy gaz to wyższe ceny. Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, na antenie Polskiego Radia odniósł się do drożejącego na rynkach gazu. Stwierdził, że ma to olbrzymi wpływ na ceny żywności i utratę wartości pieniądza. Głównym czynnikiem inflacyjnym jest wzrost cen nośników energii, stwierdził szef resortu rolnictwa. Podkreślił, że oprócz paliw, które są używane w przetwórstwie, które już teraz bezpośrednio wpływają na wzrost cen żywności, zdrożał gaz ziemny. Już nie o kilkadziesiąt procent, ale o kilkaset procent, czyli wielokrotnie. To się przełożyło na ponad dwukrotny wzrost cen nawozów, najbardziej azotowych. Niestety w związku z tym nieunikniony będzie wzrost cen tusz, wyjaśnił Kowalczyk. Tunel pod Ursynowem otworzą za kilka dni. Odbyły się testy bezpieczeństwa. Inflacja szaleje, żywność droższa nawet o 20%. Minister wyjaśnia. Henryk Kowalczyk odniósł się też do inflacji. Główny Urząd Statystyczny poinformował bowiem w środę, że wyniosła ona 7,8%. To nieco więcej niż wskazywał pierwotny szacunek opublikowany w połowie listopada. Odczyt jest najgorszym od około 20 lat. Wśród towarów, które podrożały najbardziej, GUS wymienił mięso drobiowe, w porównaniu z zeszłym rokiem trzeba za nie płacić o 20% więcej. Zdaniem Henryka Kowalczyka to efekt drożejących nawozów i pasz. Jeśli cena gazu rośnie kilkukrotnie, a nawozów ponad dwukrotnie, to zboża i pasze w wyniku tego drożeją o ponad 30–40%, więc automatycznie rośnie cena drobiu, stwierdził. Jak kostki domy, jeden skutek pociąga za sobą następny, podsumował szef resortu rolnictwa. Inflacja w Polsce to już niemal 8%. Niektóre towary podrożały bardziej. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie, w porównaniu z listopadem zeszłego roku, najbardziej, bo o 30%, zdrożały nośniki energii. Paliwa poszły w górę o 15%, o 11% zdrożały warzywa. 6% wzrost dotknął pieczywa i produktów zbożowych, na takim samym poziomie zmieniły się ceny mleka, serów i jaj oraz oleju i tłuszczów. O 5% zdrożało mięso i usługi gastronomiczne. 2% wzrost odnotowano w przypadku środków higieny osobistej, środków transportu i turystyki. 2% spadek odnotowały usługi telekomunikacyjne i owoce. Polski Ład. Ruszyła infolinia wyjaśniająca zmiany podatkowe w 2022 roku.